Witam was w poradniku do Riven. Poradnik do Riven. Może to nie jest poradnik do Riven, ale coś w stylu ciekawostek. No, powiedzmy. Ciekawostka do Riven. Po pierwsze, trzeba mieć binda. Skróty klawiszowe. Komunikacja. Szósta od góry. Szukamy śmiech albo lunch, zależy od wersji tego. I ustawiamy sobie na C. Normalnie mamy pod Ctrl 4, ustawiamy sobie na C. Jak mamy na C, OK. Klikamy C i się śmiejemy. Dobra, fajnie. Jak mamy Q, klikamy Q, C, Q, C, Q, C. Boże, nie wyszło. Za trzecim razem nie wyszło, dobra. I tak. Jeżeli dodamy pod C, daje nam to, że możemy użyć C podczas skilli. Między innymi animujemy, anulujemy animację Q w 100%, jeżeli użyjemy śmiechu podczas animacji Q. I wygląda to mniej więcej w taki sposób. No i tak. Co to daje? Nie dodaje damage'a, nie odejmuje damage'a. Nie pozwala nam kręcić się dookoła. Daje to tylko styl. To jest stylowe, o, jak dla mnie. Jeżeli chcesz być pro Riven, musisz mieć takie coś. Fajne to jest. Przeciwnikowi pokazujesz na linii, a on później pisze ci, że jakiegoś bola masz, na przykład jak ostatnio się spotkałem na rankedzie. Wisali, że mam bola. Dlaczego nie możesz mieć pod Ctrl 4? Bo jeżeli używasz Ctrl 4 podczas używania Q, gra wykryje to jako dodawanie skilla, więc dodawanie skilla, więc nie zadziała po prostu. A jak masz takie coś, to po prostu jest fajnie. Jeszcze raz. Skróty klawiszowe, komunikacja, komunikacja i śmiech. I tyle. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli się spodobało, lajknij, skomentuj, subskrybuj, cokolwiek. Ja się z tobą żegnam. Cześć, ciao.